Dzisiaj mam wszystkim dzisiaj filmik, jak sprawdzić na iPhone 3GS za pomocą programu iDetector, jaki mamy bootroom. Widzicie, program mam ściągnięty, będzie w opisie filmu, skąd ściągnąć ten program. Włączam go i wyskakuje mi, że ma pytanie główne, czy mam bootroom stary czy nowy i że mamy naszego 3GS-a wprowadzić tam DFU. Czyli jak to zrobić? Macie pod spodem napis DFU Model Help, klikacie na niego i włączy wam się filmik na YouTubie zrobiony przez grupę IH8 Snow, która zrobiła Snowbreeze, jak prowadzić waszego iPhone'a 3GS tam DFU. Czyli widzicie, to jest mój iPhone, jak widzicie, muzyka leci i filmik, i mamy wyłączyć naszego iPhone'a. Wyłączamy i teraz mamy się przygotować, żeby trzymać przycisk wyłączenia i przycisk home jednocześnie, więc trzymamy przez 10 sekund, tak jak na filmiku, i teraz puszczamy przycisk wyłączenia i trzymamy sam przycisk home przez 10 sekund. Jeśli wyskoczy wam podczas tego zabiegu iTunes, włączy wam się, to go wyłączyć. Teraz puszczamy. Filmik możemy już wyłączyć. Jak widzicie, nasz iPhone jest czarny, więc nawet nie widzicie, że jest, nie wiecie, że jest w stanie DFU. I klikamy na napis Is my bootroom old or new? Czemu takiego zooma dostałem na kamerze? Tego nie rozumiem. Położę mojego iPhone'a tutaj. Jak widzicie, sprawdza nasz telefon. Jeśli jest dobrze wprowadzony stan DFU, to nam się to włączy. Chwilę to trwa. I jak widzicie, komunikat wyskoczył, że jak widzicie, iPhone też się włączył, jak powiedziałem wcześniej. Więc go zamknijcie. I jak widzicie, mamy komunikat, że nasz iPhone 3GS ma nowy bootroom. Więc na tą chwilę z oprogramowaniem 4.0 nie da się robić jailbreak. I jak wyjść ze stanu DFU, od razu pokażę. Trzymacie przycisk wyłączenia i przycisk home równocześnie. Pierwszy naciśnie przycisk home, a później przycisk wyłączenia lub włączenia, jak wolicie. Na około 10 sekund. Moja kamerka znowu oszalała, robi sama przybliżenie. Oj, teraz oddaleń, to jest ciekawe. I teraz puszczacie wszystko i wasz telefon się sam włącza. To jest dosyć ciekawe, czemu moja kamerka sama wszystko przybliża. Nieważne, teraz mój iPhone się łączy. Poczekamy do tego momentu i będzie po sprawie. Nie, może jak słyszeliście, już iTunes się zapodał i zaraz wyjdzie mi okienko, że iPhone 3GS już. Więc jak nas przyciśnięcie po stanie DFU, sam przycisk włącz, jak widzicie, już się włączył. O, i znowu przybliżenie mi samemu robi. Nie wiem dlaczego, ale to mniejsza o to. Więc to było na tyle w tym filmie. Oceniać, komentować, chcę próbować. Mam nadzieję, że wam wszystkim pomogłem dowiedzieć się, czy wasz iPhone jest, czy ma nowy, czy stary bootroom. Pamiętajcie, że musicie poprawnie wprowadzić stan DFU, bo wam inaczej ta wiadomość nie wyskoczy. Więc to było na tyle. Trzymajcie się, pozdro.